Czy uważa Pani, że przepisy związane z aborcją powinny być zaostrzone? Ja jestem, że aborcja no, powinna być dostępna, są różne przypadki. Wiadomo, jeżeli kobieta ma zagrożoną ciążę, no to mi się wydaje, że jeżeli ma narażać swoje życie, dzieckiem ma być pewnie problem, to mi się wydaje, że no, powinna być dostępna ta aborcja. No bo jeżeli, czemu kobieta ma się też w sensie narażać na życie, a później na przykład dziecko, jeżeli wyjdzie chore, to jeszcze dziecko później cierpi. Ja uważam, że powinna być dostępna aborcja. Ja jestem przeciw. A dlaczego? Dlatego, że ja wolę już urodzić to dziecko, bo moim zdaniem to jest krzywda, bo to dziecko zostało zrobione nieświadomie i ludzie chcą je usunąć, dlatego że się obawiają tego, bo nie chcą, bo mówią, że to dziecko zostało zrobione przypadkiem, albo nie chcą, bo się boją, bo są jeszcze młodzi. Super, dzięki. To dlaczego w ogóle uprawiają ten seks, skoro nie chcą dzieci? To niech poczekają, kiedy będą chcieli, to niech uprawiają jeszcze ten seks, a nie tak wcześnie. Nie wypowiadam się na ten, bo no, ze względu na wiek powinny o tym decydować osoby, które są tym zainteresowane. Jestem po prostu katolikiem i uważam, że każde życie jest cenne. Każde życie. Nie możemy tak lekkomyślnie. Najpierw zaczyna się od małego życia, a potem widzi pan, ile jest teraz tych morderstw. Młodzi ludzie, młodzi. I co robią? Lekko pozbawiają życia matki, ojca, brata, siostry. Bez powodu. Musi być. I prawo musi być bardzo rygorystyczne. Tak jest moje zdanie. Też mam dzieci, wnuki. Albo jestem wyznawcą życia, katolikiem prawdziwym, albo nie wiadomo właściwie, co reprezentuję. Jestem za utrzymaniem tych przepisów, co są do tej pory. A dlaczego? Bo były takie wynegocjonowane i dla każdego bardziej dostępne. Bez karalności, każdy ma swoje sumienie. To fakt. I uważam, że te przepisy, które były do tej pory, są z 93 roku, są dobre.